Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Ostatnio mnie nie było sporo czasu, dlatego że z różnych powodów. W każdym razie generalnie nastąpiło takie przewartościowanie, podsumowanie 3,5 roku pracy w fundacji. W tym konsultacji, których zrobił się już prawdziwy ogrom, które toczyły się w sposób spontaniczny, nieuporządkowany, w dużej mierze jakby prowadzony przez samych moich rozmówców. I nadszedł czas, że po prostu okazało się, wyklarowało i stało się jasne, że dalej tak być nie może. Po pierwsze, dlatego że ja nie dam rady non-stop rozmawiać z ludźmi. Po drugie, widzę już, dlaczego nie jest to skuteczne. Znaczy, w niektórych przypadkach jest, w wielu jest. Natomiast mogłoby być skuteczniejsze. Mogłoby być skuteczniejsze w mojej pracy, a nie w czyimś rozwoju. Dlatego że jeśli ktoś pracuje nad swoim rozwojem i wie, że to od niego zależy jego zdrowie, to on z tych konsultacji korzystał. Natomiast jest mnóstwo osób, które liczą na to, że ktoś ich wyleczy. A nikt ich nie wyleczy. I ja ich nie wyleczę, i żaden psychiatra ich nie wyleczy, i żaden terapeuta ich nie wyleczy. Po prostu nie. Dlatego że tylko i wyłącznie od ciebie zależy zmiana, twoja zmiana. Tacy moi rozmówcy zajmowali mi najwięcej czasu. Tacy, którzy liczą na to, że ja im dam receptę na życie. Rozmówcy, którzy mówią strasznie dużo, piszą straszliwie dużo, nic z tego nie wynika, nie zwracają uwagi na to, co im się odpowiada, nie zwracają uwagi na zalecenia. Chcą po prostu, aby ktoś ich wysłuchał, jak to się często mówi, i liczą na to, że im to pomoże. I zmieniłam metodę pracy. Zmieniłam ją na taką, która wyeliminuje mi rozmówców, którym się nie chce nad sobą pracować, a więc znakomicie to podwyższy skuteczność i sensowność mojej pracy. Dzięki tej metodzie, którą właśnie tworzę, ale ona już jest wprowadzona, już się dzieje, więcej osób będzie mogło faktycznie skorzystać z konsultacji ze mną. Mianowicie, założyłam trzy grupy. Jedna dotyczy DDA, druga autyzmu, trzecia psychoz. I tam publikuję tylko ja, można jedynie komentować, publikuję w formie modułów, gdzie są moje filmy, moje teksty oraz teksty i filmy innych osób, które polecam. Jest to krok po kroku droga, przez którą możesz wyjść z mrocznego lasu na jasną łąkę z owieczkami. Droga, którą ja przeszłam i która zadziałała. Każdy moduł zawiera ewaluację, w której jest praca własna. Oczywiście w każdym punkcie jest praca własna, ale wszystkie moduły zawierają właśnie jeden taki fragment, jak wykonanie zadań, które ja ci zalecam, i pokazanie mi efektów. Więc po tym, gdy podam ci konkretną wiedzę, pytam się ciebie, zmuszam cię do zastanowienia się, jak tę wiedzę odnosisz do siebie i jak ona ci pomogła. Jest to jedyne
skuteczne wykorzystanie mojej osoby w Twoim procesie terapeutycznym czy autoterapeutycznym. Każde inne jest przeciwskuteczne i jest po prostu marnowaniem często mojego czasu. Ponieważ DDA uważają, że są, że oni wiedzą, co im pomoże. I są w stanie tak wziąć sobie kogoś w roli psychoterapeuty. Często mnie się w takiej roli obsadza, choć ja udzielam poradnictwa, a nie jestem terapeutą. A to jest zasadnicza różnica. W każdym razie wezmą sobie taką osobę i będą do niej gadać i będzie im lepiej dzięki temu. To oczywiście nie działa. To oczywiście tak nie jest i to nic nie daje. Trzeba naprawdę korzystać z przewodnictwa. A nie mówić przewodnikowi, jak macie prowadzić. Bo skąd ty masz wiedzieć, gdzie ty chcesz w ogóle dojść, jeśli jesteś w mrocznym lesie? Musisz mieć tyle zaufania i szacunku do osoby, do której zwracasz się o pomoc, by iść drogą, którą ona ci wskazuje. Musisz zdobyć konkretną wiedzę i konkretnie się do niej ustosunkować. Wtedy to ma sens. Program za jakiś czas z pewnością rozszerzę jeszcze o temat komunikacji i przemocy w relacjach. Na razie muszę opracować te trzy. Program DDA ma już 2 moduły. Jest tam już co robić przez jakieś, nie wiem, 2 tygodnie, 3. To zależy od Twojego tempa pracy. Choć jeden szaleniec wczoraj zrobił już no sporo. Temu to chyba z tydzień tylko zajdzie. No ale i tak będzie musiał mieć czas na uwewnętrznienie, więc no zobaczymy. Grupy są na Facebooku, ponieważ Facebook ma znakomite do tego narzędzia. Jest to moje miejsce pracy. Jeśli chcesz mieć u mnie konsultacje, to po pierwsze, masz je na zasadach, w metodologii, którą ja ustaliłam. Nie wykorzystujesz mnie jako zlewu do wylewania Twojej historii życiowej. Ja mniej więcej wiem, jaka jest Twoja historia życiowa, taka sama jak wszystkich. Posłuchaj, co ludzie, którzy sobie poradzili ze swoimi historiami życiowymi, mają na ten temat do powiedzenia. To jest bardzo ważne. Zgubiłam owce. Meme! Meme! No przed chwilą były, zaraz będzie awantura z sąsiadami. Po drugie, korzystasz z narzędzi, które mi umożliwiają moją pracę, a więc korzystasz z grup na Facebooku, które w tym celu założyłam. To nie oznacza pracy grupowej. To oznacza, że dostajesz to, co każdy. W formule, która jest dla mnie najlepsza. Jest niewątpliwym faktem o życiu, że jeśli chcesz sobie pomóc ze sobą, to musisz nabyć podstawową odporność na świat i pokorę. A to oznacza, że po prostu dostosujesz się do narzędzi, które wybrał dla ciebie ten, do kogo zgłosiłeś się o pomoc. Następnie informacja, że oczywiście udział w grupach jest bezpłatny, tak jak cała pomoc z mojej strony nigdy płatna nie będzie.
O Boże, a się zmachałam? A gdzie to owca? Natomiast oczywiście fundacja utrzymuje się z darowizn, z waszych wpłat, więc są one mile widziane i pożądane. Aktualnie dzięki tej całej koronawirusowej akcji konto fundacji jest puste od bardzo, bardzo dawna, więc tak nieśmiało przypominam i się upominam. Odwdzięczyć się za moją pracę można też pomagając po prostu innym uczestnikom fundacyjnej grupy samopomocy, którą tworzę. Więc można też robiąc napisy do filmów. Tak więc w zasadzie, jeśli czujesz, że już ci coś pomogło, to dawaj znać, ci powiem, jak możesz pomóc. A jeśli chcesz mieć konsultację lub chcesz wznowić konsultację lub chcesz większe zyski odnieść z konsultacji, które już były, to zapraszam cię po prostu do grupy. Przepraszam, że tak się zdyszałam, ale nie wiem, po prostu owce mi wyparowały pod domem sąsiada i on by się zaraz wściekł. Żeby przyłączyć się do grupy, trzeba napisać do mnie przez Messenger Fundacji. Przez Messenger Fundacji, nie na mój prywatny profil. I podać określone informacje, żebym mogła cię do odpowiedniej grupy przydzielić. Jezu, no nie wiem, gdzie one są. Jakie to są informacje? Znajdziesz to w dwóch miejscach. Jednym z tych miejsc są notatki na fanpage'u facebookowym fundacji. Tam jest informacja o programie autoterapii. Przeczytaj, co tam jest i wtedy odpisz. Ewentualnie, jeśli masz jakieś trudności z poruszaniem się po internecie, to jak napiszesz przez Messenger fundacji, to wyskoczy ci automatyczna odpowiedź, która linkuje do programu autoterapii. Kiedy mi odpiszesz, będę mogła określić twoje potrzeby i przydzielić cię w odpowiednie, tak do odpowiednich grup. Niekoniecznie do jednej. Jeśli jesteś autystycznym DDA, no to tych grup będzie dwie, prawda? A może być i trzy. Dobrze, dziękuję bardzo.